Wiecie co? Dręczy mnie to od dłuższego czasu. Co nagrać? Co takiego można by było zrobić? Co takiego można byłoby wrzucić, abyście mogli to obejrzeć w miarę do końca? I chyba mam pomysł. Bo ciągle dręczy mnie to, jak się pewien serial zakończył. Już pewnie po tytule się domyśliliście. Zapraszam was na recenzję Nastoletniej Czarownicy. Tylko to jest edycja hardkorowo-satanistyczna. Zapraszam was na Chilling Adventures of Sabrina. Jako postać Sabrina została stworzona w 1962 roku. Od tego czasu powstało dość wiele adaptacji. Seriale animowane, seriale z prawdziwymi aktorami, albo i filmy pełnometrażowe. Tutaj, w tym przypadku, mamy też serial z żywymi aktorami, czyli Adventure of Sabrina, tylko że tutaj mamy do czynienia z bardziej dorosłym, a zarazem ekstremalnym przedstawieniem treści. Dawne oblicza Sabrina to były w zasadzie sitcomy. Rzucała jakieś zaklęcie, przytrafiały się jakieś kłopoty, perypetie, zarówno jej, jak i ciotką, czyli najbliższemu jej otoczeniu, czy jej przyjaciołom. Ale jest bardzo trafiony atut według mnie, jeżeli chodzi o samą produkcję. Mroczny klimacik przez pierwsze dwa sezony, powiem wam, oglądało mi się to niezmiernie przyjemnie. Cały ten mrok, okultyzm, tajemnica, to cała ta otoczka, w której Sabrina się znajduje pomiędzy światem śmiertelnych, a właśnie tym kościołem nocy, ponieważ tak nazywają siebie wyznawcy szatana. A no i zarówno wątek samego szatana też później jest według mnie naprawdę ciekawy. Tylko pozostaje niestety jeden problem. Od sezonu trzeciego wszystko zaczyna się dosłownie rozpadać na kawałki. Wydaje mi się, że po prostu ludziom już zabrakło pomysłów na nowe odcinki. No i jeszcze chodzi mi też o wątek powolnego, ale zarazem dość szczegółowego życia rodziny Spellmanów. Historie ciotek, Hildy i cioci Zeldy, ojca Sabriny, no i jej matki, która poniekąd jest człowiekiem, ponieważ Sabrina jest w połowie czarownicą, a w połowie zwykłym śmiertelnikiem. Kolejnym plusem jest to, że poniekąd sam serial próbuje być jakimś sposobem, jakim łącznikiem pomiędzy brutalnością mężczyzn a emancypacją kobiet. W sensie chodzi mi po prostu o to, że tu próbuje to być jakiś pokazany realizm tego, jak po prostu się traktuje, a raczej traktowało dziewczyny, kobiety, nie pamiętam tylko, o którym roku rozgrywa się nowa Sabrina, ale na mój gust rozgrywa się to gdzieś w latach 80., 90. Nie jestem tego tak do końca pewien. W ogóle dla mnie problemem jest to, że nie ma w ogóle opisane, w którym roku się to znajduje. No i jeszcze trzeba będzie powiedzieć o minusie serii. Serial próbuje być taką a la komedią, horrorem dla nastolatków, czyli zazwyczaj takie filmy i seriale to jest po prostu krab. Niestety Sabrina nie wystrzegła się błędów, jak według mnie porypane zmiany w związkach partnerskich. I nie mówię tutaj o przeciwnych związkach, w sensie homoseksualnych i tak dalej. Mówię po prostu o tym, że tu partnerzy zmieniają się jak skarpetki. To jest według mnie trochę kretyńskie. Znaczy, dobra, wiem, co powiedziałem wcześniej, że seriale dla nastolatków zazwyczaj są krapami i to takimi ostrymi jak cholera. Ale kurna, Sabrina nie zasługiwała, żeby potraktować ją mokrą szmatą. Widać było, że ludzie próbowali przyciągnąć widownię czymkolwiek, ale kuźwa, no mogli się po prostu dalej to przyciągnąć. Wiecie co? Powiem wam jedną rzecz. Możecie się ze mną nie zgadzać. Absolutnie to rozumiem. Każdy z was ma swoje zdanie. Dla mnie Sabrina powinna skończyć się na sezonie czwartym. Wiecie dlaczego? Wyjaśnię wam. Sabrina
od pierwszego do drugiego sezonu naprawdę zaczynała się według mnie fantastycznie. Sam wątek tego, że Sabrina chce po prostu zmienić ten Kościół Nocy, aby nie być zależnym od jakiegoś upadłego anioła, no bo w sumie, jeżeli nie wiecie, szatan, znaczy jest określony jako demon, jako potwór, tylko że w Biblii jest opisane, że szatan jest upadłym aniołem. I tu jeszcze się rozgrywa jeszcze większy rozgardiarz. Znaczy, dla mnie jak najbardziej spoko jest wątek tego, że Sabrina próbuje jakby szatana zdetronizować, bądź co bądź chce po prostu wolności dla wszystkich wyznawców Kościoła Nocy i tym bardziej, aby w końcu to kobieta objęła rządy, jeżeli chodzi o przewodnictwo kultem. Jednak i to nie jest łatwe zadanie, ponieważ to oczywiste, że dzięki szatanowi też większość ma swoje wpływy. Oczywiście wiadomo, że nikt nie pozwoli małej dziewczynce zniszczyć całych swoich wielkich planów. Takim człowiekiem był m.in. Blackwood, który, jeżeli chodzi o to uniwersum, ma bardzo spore znaczenie, bo też bądź co bądź, z nim będziemy się mierzyć przez prawie wszystkie 4 sezony. Z tego, co mogłem zauważyć, Blackwood jest symbolem toksycznej męskości. Mianowicie chęci posiadania, dominacji, tego, że się nie szanuje swojej własnej małżonki, traktuje się ją jak przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Było to też również pokazane podczas ślubu Blackwooda z ciotką Zeldą. Ale do rzeczy. To może najpierw powiedzmy, co takiego Sabrina robi dobrze. Bo to nie jest tak, że to jest tak niedoskonałe, że po prostu tego nie polecę wam obejrzeć. Musicie się zresztą przekonać sami. Ale teraz muszę wam wyjaśnić, dlaczego nowa Sabrina jest według mnie o wiele bardziej wyrazistejsza od tej, którą przedstawiali nam, jak byliśmy małymi kurduplami. Przede wszystkim chodzi o numer 1, klimat. Numer 2, dojrzałość. Nie, no dobra. Jeżeli chodzi o to drugie, to jest serial dla nastolatków, umówmy się. Ale swoim atutem jest to, że postacie, które się tu znajdują, mają swoją osobowość. Każda ma swoje problemy. Oraz oprócz tego, że Sabrina musi walczyć ze złymi mocami oraz poniekąd samym władcą piekła w pewnych momentach, to ma też i normalne problemy zwykłych ludzi. I na tym dokładnie polega urok Sabriny, tej teraźniejszej oraz tych dawniejszych. A, no i jeszcze muszę powiedzieć wam pewną ciekawostkę. W sezonie 4, kiedy to udajemy się do jakiejś innej rzeczywistości, czy cholera wie, jak to się dzieje w tym całym Sabrina Endgame, jak ja to nazywam, bo generalnie nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że teraz ludzie po prostu chcieli się zabawić w tamtych Avengersów. Jak dla mnie sezon 4 jest porąbany i w sumie oglądając go poniekąd czułem się dziwnie. Więc tak, czy pomimo całego tego rozgardiaszu i wiadra pomyj, które poniekąd można by było na Sabrinę wylać, jeżeli chodzi o scenarzystów sezonu 3 i 4, czy polecam wam to obejrzeć? Czy warto byłoby dać Sabrinie Spellman tę szansę, aby wprowadzić was w jej świat okropnych potworów, magii i niezwykłych, chociaż też i niebezpiecznych tradycji Kościoła Nocy? Poniekąd myślę, że owszem, warto by było dać Sabrinie tę szansę, aby do siebie ją przekonać. Niektórym się spodoba, a niektórym nie. Ale ze względu na bałagan, który tutaj się znajduje, niestety, no, na 7, bardzo mi przykro, moja droga Sabrina Spellman, nie zasługujesz. Więc, na moje oko, jednak zasługujesz na 6,5 na 10. To pół głównie dlatego, że mam sentyment, a 6 to jest całokształt całego serialu. Mam nadzieję, że się wam spodobało oraz że wkroczycie do niebezpiecznego, aczkolwiek dość ciekawego świata Kościoła Nocy, czarnoksiężników, czarownic, potworów, demonów oraz niezwykłych zjawisk i prastarych bóstw,
które kryją się za rogiem w Greendale, aby tylko je odkryć. Mam nadzieję, że recenzja Sabriny bardzo Wam się spodobała. Pamiętajcie o komentowaniu odcinka, dawaniu łapek oraz udostępnieniu materiału, ponieważ bądź co bądź bardzo mi to pomoże w rozprzestrzenieniu kontentu bądź co bądź na innych platformach. No i przy okazji jeszcze zapraszam na naszego Discorda, czyli do Doja Jacka. A ja będę się już z Wami żegnał. Do zobaczenia. Może gdzieś indziej, w grze, w filmie, albo nie wiadomo gdzie.